Nazywam się Michał Łuczak, jestem fotografem. Myślę, że tak naprawdę cały czas zajmuję się fotografią dokumentalną. Gdzieś dla mnie to jest tak bardzo szerokie pojęcie, w którym zawiera się praktycznie wszystko, co związane jest z rzeczywistością, a nawet z jakąś interpretacją kreacyjną tej rzeczywistości, że myślę, że jakiejś węższej szufladki tak naprawdę nie potrzebuję, żeby określić to, czym się zajmuję aktualnie. I tak jak w fotoreportażu, gdzie jest początek, rozwinięcie, zakończenie, gdzie wszystko musi mieć ręce i nogi, to w tych dokumentalnych historiach używamy o wiele więcej zdjęć, a nie tylko 8 lub 12. Ta cała sytuacja jest o wiele bardziej płynna, że tak powiem, może być oparta o trochę inną konstrukcję czy formę niż to jest w fotoreportażu. Więc już od samej szkoły, od studiów, gdzie zacząłem robić cykl o Nikiszowcu, ta sytuacja była taka właśnie mniej konkretna, jeśli chodzi o strukturę wypowiedzi. Myślę, że gdzieś tam właśnie to zahaczało o dokumentalny sposób wypowiadania się po prostu. Ja mam chyba bardzo często tak jak się zastanowić nad tym, że jak zabieram się za cokolwiek, to ja bardzo często wiem, jaka będzie forma. I chyba mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby gdzieś formę, czyli wybór aparatu, czy czarno-biały, czy kolorowy i tak dalej, zmieniać gdzieś w trakcie pracy nad czymś. Ja to jakoś zawsze utożsamiam z tym klimatem, który gdzieś tam krąży wokół tego zjawiska, czy tematu, którym będę się zajmował. I to gdzieś naturalnie jakoś bardzo szybko w głowie mi się układa i wiem od samego początku, czy to będzie kolorowy negatyw, czy czarno-biały, czy wielki format, czy mały obrazek. I wiadomo, że wszystko należy wypróbować, sprawdzić, czy działa, czy jest komunikatywne. Ten wybór to jest taka kwestia, bym powiedział, czucia tak naprawdę. To nie są jakieś kalkulacje, które mają potem mieć jakiś efekt na stronie internetowej albo dawać jakiś efekt. Książka Brutal, którą wydałem w zeszłym roku, jest bardzo silnie związana z budynkiem dworca w Katowicach, który już nie istnieje. Nie jest to książka, która się koncentruje na architekturze, a jest to książka, która koncentruje się na takim, powiedziałbym, świecie równoległym, czyli ludziach, którzy stworzyli taki świat na dworcu. I nie chodzi o to, że to są ludzie bezdomni czy niebezdomni, tylko po prostu ludzie, którzy z jakichś powodów sobie znanych, na tym dworcu spędzają większą część swojego życia i tworzą taki świat, który pasażerowie i ludzie, którzy przez dworzec biegną, na ten świat nie zwracają często w ogóle uwagi. Mnie gdzieś to fascynowało. Dla mnie też była to taka metafora w ogóle tego wszystkiego, co my gdzieś nie zauważamy i patrzymy po prostu tylko i wyłącznie przed siebie. Dworzec był wybudowany w stylu brutalizmu, w stylu architektonicznego. Natomiast to, że jest to angielskie, a nie polskie słowo, ono daje o wiele więcej możliwości interpretacji, ponieważ nie jest to tylko i wyłącznie, tak jak w języku polskim, rzeczownik, ale również i przymiotnik. Więc można bardzo dużo różnych rzeczy sobie dopisać. Ja gdzieś lubię takie tytuły, które z jednej strony są bardzo konkretne, a nawet banalne, a z drugiej strony dają bardzo duże pole do interpretacji i każdy może sobie w zupełnie inny sposób ten tytuł zinterpretować. Jak sięgnąłem po wielki format, to było przy okazji fotografowania dworca, to było szczerze mówiąc trochę tak, że ja chciałem spróbować aparatu, którego kompletnie nie rozumiem i nie potrafię się nim posługiwać i to było zamierzenie takie, że tak powiem. Chciałem używać sprzętu, który sprawia mi bardzo dużo problemów, gdzie będzie bardzo dużo błędów się pojawiało przy okazji samego fotografowania, jak i później obróbki tych negatywów czarno-białych w ciemni, ponieważ pasowało mi z jednej strony to wszystko, jakby ten pomysł do tego charakteru miejsca, w którym fotografowałem, ale też gdzieś trochę z inspiracji czy takiej podpowiedzi ze strony Andersa Petersena na warsztatach, na których byłem. On powiedział taką bardzo fajną rzecz o aparatach, że on cały czas jakby chciałby czuć się amatorem w fotografii, którą robi. Żeby to wszystko dla niego było takie nowe, takie, żeby taka pasja biła z tego wszystkiego. No i trochę tak się dzieje, jak bierzemy nowy sprzęt do ręki, to nagle nam się wydaje, że ten świat, na który patrzymy, jest zupełnie inny. Sprawdził mi się gdzieś ten system pracy, że tak powiem. I potem to wykorzystałem jeszcze przy pracy nad ekosystemem w Warszawie, nad Wisłą.
W momencie, kiedy się okazało, że jako Sputnik jedziemy na Islandię, to ja oczywiście zacząłem w panice się zastanawiać, co tam zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Pierwsze skojarzenie, jakie przyszło mi do głowy, to najbardziej banalne skojarzenie, jakie można sobie przy okazji Islandii wyobrazić, czyli to, że jest to kraj, mimo tego, że należący do Europy, to zupełnie jest wyizolowany, w sensie też takim i kulturowym, i też terytorialnym. No i jak okazało się, z jakim pisarzem będę współpracował, czyli z Hermanem Stefanssonem, to były pierwsze nasze wymiany mailowe czy skype'owe. Zacząłem mu mówić o moich tam wyobrażeniach i on mi powiedział, że wydaje mu się, że to jest dosyć stereotypowe myślenie, ale on jest bardzo ciekaw, żeby samemu to sprawdzić, jak bardzo ono jest stereotypowe. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ Herman był swego rodzaju przewodnikiem po swojej ojczyźnie, po swoim kraju, który też dla niego jest istotny, bo on jako pisarz bardzo eksplorował swoją ojczyznę. I dla niego też było to ciekawe doświadczenie, że przyjeżdża jakiś chłopak, facet z innego kraju, z kontynentu i będzie mnie obserwował, co ja w tej Islandii widzę. Praktycznie zjechaliśmy całą Islandię w przeciągu tych dwóch moich pobytów. I Herman gdzieś tam na końcu mi powiedział, że te pierwsze dwa tygodnie, które spędziliśmy podróżując, to mówił, że ja fotografowałem w sytuacjach, w których on by kompletnie nie wyjmował nawet aparatu z torby, a w momenty, które dla niego były fotograficznie interesujące, ja zupełnie pomijałem, znaczy w ogóle mnie nie pociągały w żaden sposób. Po tych 5 tygodniach, które spędziłem tam na takim intensywnym fotografowaniu, doszedłem do wniosku, że teraz powinienem odłożyć na półkę to, co zrobiłem i tak naprawdę teraz dopiero zacząć fotografować, bo trochę bardziej wiem, co mnie interesuje i co mnie gdzieś tam dotyka. Czyli te 5 tygodni były dla mnie takim rozpoznaniem tak naprawdę terenu, a po tym czasie pewnie mogłem jakby coś zupełnie innego zrobić, co byłoby trochę głębsze niż to, co powstało w ostatecznej wersji. W pejzażu chyba szukam pustki, mi się wydaje. Znaczy, jakbym się tak miał teraz zastanowić nad tym wszystkim, to na pewno chyba nie szukam żadnych wykrzykników. W sensie takim, że nie szukam sytuacji, które by spowodowały, że ten pejzaż jest po prostu mocny w sensie kadru i jakby też takiej, że tak powiem, wymowy wizualnej. Znaczy tam nie ma pewnie żadnych mocnych punktów ani nic takiego. Gdzieś ta pustka mnie fascynuje, bo to zdjęcie jest pozornie nudne, a tak naprawdę myślę, można bardzo głęboko w nie wejść potem, jak się je ogląda. Teraz jest tak, że książka fotograficzna chyba jest tym takim wiodącym medium przy prezentacji finału jakiegoś projektu czy historii, którą się robi. I dla mnie też jest to, myślę, najbardziej ciekawa forma prezentacji zdjęć, które aktualnie robię. Książka zostaje. Książkę można sobie wziąć pod pachę i iść z nią do lasu albo do parku. Można mieć ją na półce, można do niej wracać i ona trwa. Natomiast wystawa to jest sytuacja miesiąca, dwóch, potem kilku, jakiegoś krótkiego bądź dłuższego tournée i potem ląduje w skrzyniach gdzieś. A też myśląc jakby tak życiowo, czyli od strony finansowej, to bardzo często jest tak, że koszty książki i wystawy to są porównywalne koszty tak naprawdę, więc tutaj każdy sobie odpowiada na to pytanie, na czym mu bardziej zależy. Zanim weźmiemy aparat do ręki, to powinniśmy chyba zastanowić się nad kilkoma innymi rzeczami, poza tym, że interesuje nas fotografia. I to jest gdzieś bardzo wartościowe, że ludzie, którzy biorą aparat, oprócz tego, że są fotografami, to mają też jakąś inną wiedzę i to taką dosyć szczegółową na różne tematy. Ja nie mówię o tym, że trzeba być socjologiem, czy antropologiem, czy psychologiem, czy matematykiem, ale myślę, mówiąc tak prozaicznie, że chyba warto przeczytać kilka książek najpierw, tak generalnie rzecz biorąc, a potem dopiero zabrać się za robienie zdjęć. Bo wtedy chyba trochę bardziej wiemy, po co je robimy, a nie jest to takie robienie obrazków po prostu. Znaczy to też nie jest złe. Możemy robić ładne obrazki i komuś się to podoba i się cieszyć z tego, to jest okej. Okay. Ale jak chcemy coś opowiedzieć za pomocą fotografii, no to chyba ta droga, o której mówiłem, że jest bardziej adekwatna czy lepsza. Znaczy tak mi się wydaje przynajmniej. Ja nie lubię fotografii ściemy. A lubię szczerość, bo prawda nie istnieje podobno. A szczerość lubię bardzo. Najmniej lubię ściemę, która pozuje na szczerość.